Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, jeżeli nie rezonuje, to trudno, a jeżeli już kompletnie nie rezonuje, to pod tym filmem jest link do strony, gdzie możecie obliczyć swój znak ascendentalny, który jest tak samo ważny jak główny znak słoneczny i być może z tego drugiego znaku zaczerpniecie jakieś informacje, których potrzebujecie. A teraz przechodzimy do czytania. Talia jak zwykle jest potasowana. Teraz ją tylko przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych raczków w miesiącu, marcu będzie się działo. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc marzec. Pięć mieczy. No, będzie ostro. Ostro, na pewno, jeżeli chodzi o wymianę zdań i konwersacji. Co pomaga bądź przeszkadza tej całej sytuacji? Paść denarów. Wasze zamiary w tym miesiącu, jakie kroki będziecie podejmować, jakie działania, czyny. Sześć kielichów. Co odchodzi do przeszłości definitywnie? Królowa buław. O czym będziecie myśleć w miesiącu marcu? Co analizować? Jakie strategie przemyśleć, tak? Analizować, tak? Na czym się skupicie? Jakieś sytuacje. Cztery denary. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Dziewięć buław. Wasze czynniki wewnętrzne. Cesarzowa. Czynniki zewnętrzne, czyli wpływ otoczenia, rodziny, przyjaciół, pracodawców, współpracowników. Dziesięć kielichów, czyli otoczenie Wam sprzyja. Możecie liczyć na przyjaciół, na rodzinę. Wasze obawy bądź nadzieje. Dwa denary. I koniec miesiąca. Rydwan. Bardzo ładnie, to znaczy, że weźmiecie sprawy w swoje ręce i zawieziecie się sami po sukces. W tle czytania macie kartę arcykapłanki, czyli kierujecie się w tym miesiącu intelektem, intuicją, ogólną mądrością, wiedzą. Może troszeczkę to przesunę, żeby było ładnie widać wszystko. O. Tak? Super. Teraz powinno być wszystko widać. No dobrze, kochane raczki, to zaczynamy. Wasza energia na ten miesiąc. Pięć mieczy. No, moi kochani. Troszeczkę będzie nerwowo, ale mnie się wydaje, że to tak z Waszego punktu widzenia. Już przepraszam, jeszcze chcę sprawdzić to światło tutaj, żebyście widzieli wszystko. Ale chyba jest dobrze. Tak? Teraz będzie chyba lepiej. No jasne. Pięć mieczy. No, pięć mieczy jest to karta takiej nerwowości, dużo sprzeczek, awantur, ostrych wymian zdań. Ktoś może nas zranić, my możemy kogoś zranić, powiedzieć coś nietaktownie, tak? No, będziemy też myśleli, że może kogoś tutaj zmanipulować, jakoś podejść, tak? Żeby po trupach do celu tutaj dojść. Troszeczkę możecie nadużywać
w tym miesiącu tej swojej tutaj właśnie energii mieczy. Troszeczkę możecie kogoś wykorzystać lub zmanipulować, tak jak powiedziałam. Coś możecie zatajać. No ogólnie no, niefajna energia, tak? Piątka mieczy jest to karta taka no, nieszczera. Taka, która na pewno którejś ze stron tutaj sprawi jakąś rozterkę, jakiś ból, jakiś zawód, smutek. Karta też zdrady, więc no, będziecie emanować tym wszystkim w tym miesiącu. Nie wiem dlaczego do przeszłości odchodzi jakaś królowa buław, bądź król buław dla pań, więc może tutaj rozstanie z jakąś osobą spowodowało, że no, wy jesteście tak bojowo tutaj nastawieni, już nie patrzycie na że tak powiem, pozytywne aspekty tej sprawy, tylko faktycznie idziecie już po trupach do celu, tak? Już nie rozczulacie się tutaj nad nikim, nie litujecie, tylko idziecie po swoje i odchodzicie, tak? Będziecie w takim nastroju w tym miesiącu, kochane raki, że naprawdę lepiej, żeby nikt z wami tutaj nie zadzierał, bo no nie dacie sobie w kaszę dmuchać i jeżeli będzie trzeba, to przegadacie kogoś, wykłócicie swoje. Możecie być trochę nerwowi, tacy właśnie niestabilni emocjonalnie, ale to wszystko będzie przemyślane, to jest jakaś strategia, tak? Wszystko takie zaplanowane, na pewno nie będzie tu nic takiego, co no, nie dzieje się bez przyczyny. Wy to dobrze sobie tutaj zaplanowaliście i być może chcieliście tym swoim zachowaniem dać komuś tak zwanego pstryczka w nos, tak? Więc taką energią będziecie przez cały marzec tutaj emanować, takiego zwycięstwa, mówię, po trupach, tak? Że no, wy osiągniecie swój cel, ale ktoś może przez was płakać, ktoś może być w smutnym nastroju, chyba że no, was ktoś tak potraktuje, tak? Ale raczej patrząc na tą kartę, to widzę, że to wy będziecie po prostu w takim bojowym nastroju w tym miesiącu i wy po prostu jesteście tym rycerzem tutaj, tak, na tej karcie. No wy odnieśliście jakieś tutaj zwycięstwo. Może nieuczciwe, może nie jakieś zgodne z zasadami moralnymi, tak, ale wasze jest na wierzchu, tak, więc osiągnęliście swój cel, a że tam ktoś z tyłu sobie płacze i liczy jakieś straty, macie to głęboko w nosie. Dobrze, kochane raki. Karta, która wam pomaga bądź przeszkadza. Karta Paź Denarów. Paź Denarów mówi o nowym jakimś rozdziale w waszym życiu. Ewentualnie może dotyczyć osoby z trygonu Ziemi, byk, panna bądź koziorożec, młodej osoby. 18-20 lat to już jest maks. Jeżeli nie osoba, która wam może pomoże w tym jakimś chytrym planie tutaj, to może być to rozpoczęcie nauki, jakiegoś szkolenia, jakiś nowy biznes, jakieś nowe, świeże pieniądze, coś takiego właśnie tutaj, co rozpoczynacie, tak? Więc tak to właśnie tutaj wygląda z tym paziem. Jest karta, która może wam pomagać bądź przeszkadzać. Tak jeszcze może dopowiem, że ta cała sytuacja może też dotyczyć tutaj waszego dziecka, tak? No, każdy ma inną sytuację życiową, więc kochane raki, dopasujecie tutaj już do siebie karty, tak? No ja nie mogę też mówić kilkanaście historii, bo to bym filmu musiała po 3 godziny nagrywać. Po prostu takie ogólne znaczenie, wy już tam do siebie dopasujecie. I teraz tak, wasze działania. Wasze działania mamy 6 kielichów. 6 kielichów ogólnie mówi o wspomnieniach, o wracaniu do przeszłości, o jakichś miłych chwilach, które kojarzą właśnie się z miejscami lub osobami, które znamy, z miejscami, gdzie na przykład się wychowaliśmy, gdzie byliśmy kiedyś, czy nie wiem, na jakichś czasach, wycieczce. Ogólnie wspomnienia, tak? Bardzo miłe wspomnienia, ale jest to też karta dotycząca jak najbardziej dzieci, tak? Więc wasze kroki, wasze działania, no będzie odświeżanie jakichś, mnie się wydaje, tutaj spraw z przeszłości, tak? Coś będziecie odgrzebywać, będziecie tutaj odświeżać może jakieś znajomości. Ewentualnie może to być podróż do jakiegoś miejsca, tak jak mówię, w którym byliście, które miło wspominacie, być może dom rodzinny, rodzinne strony. No coś tutaj w tym kierunku będzie się działo, tak?
jakieś właśnie wspomnienia, rozpamiętywanie marzenia o tych czasach, które już przeminęły, a które były dla Was takie serdeczne, miłe i no, na pewno sprawiają uśmiech na Waszej twarzy, jeżeli tylko wracacie do tego. Co przechodzi do przyszłości? Do przyszłości przechodzi Królowa Buław. Piękna, dynamiczna kobieta, bardzo atrakcyjna, wysportowana, bardzo przedsiębiorcza, zaradna, taka trochę czarodziejka, z niczego stworzy coś. Też nie da sobie, że tak powiem, pozwolić na wiele. Uwodzicielska, zazwyczaj łączy się z nią tylko romans, nic więcej. Co więcej, Królowa Buław jest to kobieta 40-45 lat bądź starsza, z Trygonu Ognia, Baran, Lew lub Strzelec. Oczywiście, jeżeli słuchają mnie panie, to może być tutaj pan, tak? No, ktoś, jakaś taka osoba, jest to karta dworska, więc przedstawia osoby. Ktoś może tutaj był w waszym życiu i teraz odchodzi do przeszłości, tak? Pożegnaliście go. Co jeszcze o Królowej Buław? No, na pewno jest atrakcyjna, szczera i zaradna, tak? Jakieś może jakieś przedsięwzięcie, jakaś aktywność. Osoba, która była na pewno dynamiczna i no, działo się, tak? W jej towarzystwie. Tutaj z nią na pewno człowiek się nie nudził, więc mówię, albo to jakaś wasza znajoma, no nie wiem, przyjaciółka, ktoś tutaj wchodzi już w ten czas przeszły, tak zwany. O czym będziecie myśleć, kochane raki? Mamy tu czwórkę denarów, na której mężczyzna kurczowo trzyma się swojego majątku, boi się, że go straci, twardo nogami, że tak powiem, stoi na tych denarach, tak? To jest blokada. Blokada i finansowa, w tym sensie, że nie chcemy się z nikim dzielić, nie chcemy, że tak powiem, za dużo wydawać, jesteśmy oszczędni, wręcz skąpstwo od nas bije, tak? Liczymy się z każdym groszem, jesteśmy takimi kutwami, dusi groszami. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o uczucia, to też zamykamy się na uczucia, tak? I tak naprawdę nie przyjmujemy do siebie żadnych uczuć i też nie emanujemy tymi uczuciami do innej osoby, tak? Jesteśmy chłodni, zimni, zamknięci, tak jakbyśmy wyłączyli zupełnie z kontaktu nasze serce, ono po prostu nie działa, tak? Czyli nie przyjmuje energii, nie oddaje. O tym myślicie, tak? Boicie się może otworzyć na coś, tak? No jesteście naprawdę skupieni tutaj teraz na materii i myślicie po prostu o takim zabezpieczeniu finansowym, żeby Wam niczego nie brakowało i żeby tych pieniędzy Wam nie uciekało z domu, tak? No i najbliższa przyszłość, kochani, 9 buław. 9 buław to jest taka ostrożność. Izolacja, brak zaufania do ludzi, tak? Otaczamy się takim murem obronnym i pilnujemy swojego dobytku, coś tak jak tutaj na tej czwórce denarów, tak? I w połowie miesiąca będziecie tacy właśnie asertywni, tak? Będziecie czujni, będziecie stawiać granice, przeszkody, tak jakbyście czekali na właściwy moment. Jest już Wam bardzo ciężko w jakiejś sytuacji, tak? No ta piątka mieczy mówi o tym, jest jakaś sytuacja, która Was już przeciąża, ale Wy no, dajecie radę, odgrodziliście się tutaj z takim swoim ogrodzeniem, nie pozwalacie wejść w swoją przestrzeń osobistą, tak? No i pilnujecie dostępu, tak jakbyście pilnowali dostępu, nie wiem, do swojego mieszkania, do swojego majątku, do swoich pieniędzy albo do swojego serca, tak? Czekacie na właściwy moment, uważacie, że to nie jest jeszcze ten czas, żeby afiszować się i rozdrabniać, jak to można jeszcze powiedzieć, rozdawać się, tak, na lewo i prawo. Nie, to jest właśnie taki moment, w którym Wy pilnujecie bardzo swojej prywatności, swojego życia prywatnego, domu, obejścia, pieniędzy, majątku, własnej osoby, głównie własnej osoby, Waszego serca, Waszych uczuć, tak, żeby nikt tam nie wpadł nagle, bo jakby tego ogrodzenia nie było, to każdy może tam wejść i zrobić zamieszanie, tak? A Wy macie już dosyć zamieszania. Wy chcecie, żeby wreszcie spokój był w Waszym życiu, tak? I to dotyczy właśnie tej sytuacji z pięcioma mieczami. No albo Was ktoś
tutaj dobrze, że tak powiem, zahachmędzi, że was wystawi tutaj do wiatru. Być może to była ta królowa buław, która schodzi do przeszłości. Albo wy tutaj wycwaniakujecie. To się może łączyć, cała ta sytuacja z tą królową buław. Ponieważ te dwie postacie są tu skierowane w jej kierunku i patrzą na nią, więc to wszystko ma taką spójność właśnie z przeszłością, tak? Wszystko to dotyczy przeszłości. To, co się teraz dzieje, jest skutkiem jakichś zajść, które miały w przeszłości, tak? No dobrze, kochani. Wasze czynniki wewnętrzne. Cesarzowa. Piękna kobieta, atrakcyjna. Wysoko postawiona, tak? Jakieś wysokie stanowisko. Władza. Szacunek. Ale też kobiecość, tak? Taki seksapil. Macierzyństwo. Cesarzowa to jest wszelaka płodność, tak? Więc no, będziecie niektóre raki naprawdę bardzo się podobać płci przeciwnej w tym miesiącu. Będziecie niezwykle atrakcyjne, płodne, więc te panie, które tutaj planują dzidziusia, to jak najbardziej w tym miesiącu próbować, bo uda się. Bo to są wszystko wasze czynniki wewnętrzne. To jak wasz organizm, jak wy rezonujecie tutaj z tą energią, tak? Czyli wy będziecie się utożsamiać wewnętrznie. Ja nie mówię zewnętrznie, tak jak ogólna energia tutaj pięciu mieczy, tylko to, co w was siedzi, tak? Te emocje, odczucia, no ta wewnętrzna energia, która po prostu tryska z was, tak? Emanuje. Cesarzowa. Piękna, atrakcyjna, wygodna, ładnie ubrana, zadbana, szanowana, podziwiana, tak? Taka tutaj energia wewnątrz was siedzi. Tak się będziecie czuły, kochane raki, tak? Piękne, atrakcyjne, zamożne. Pociągające. Bardzo, bardzo fajna energia. I teraz tak. Czynniki zewnętrzne, otoczenie. Mamy dziesiątkę kielichów, więc to jest bardzo fajna karta. Wszyscy dookoła powinni was tutaj wspierać, emocjonalnie was pocieszać, macie wsparcie emocjonalne, pełne, że tak powiem, tutaj czy od rodziny, czy od znajomych, czy od przyjaciół, będziecie szczęśliwi, będziecie mieli te takie więzy rodzinne zaspokojone, tak? No to jest wasze otoczenie, więc jeżeli wam będzie źle, idźcie do rodziny, nie wiem, do siostry, do mamy, do znajomych, do przyjaciółki. Oni na pewno wam zagwarantują te 10 kielichów, które po prostu podniosą was na duchu, zagwarantują szczęście i taką harmonię w życiu, tak? Takie spełnienie emocjonalne. Wasze obawy, 2 denary. I znowu tutaj jakaś sytuacja, jakiś dualizm tutaj się pojawia. No musicie zachować równowagę w tym miesiącu i wy się boicie tego, czy dacie radę, tak? Czy ten sztorm, który dzieje się teraz w waszym życiu, was nie przewróci? Czy uda wam się utrzymać stabilną sytuację mimo tego huraganu, tego właśnie zawirowania, zamieszania, które teraz obecnie dzieje się w waszym życiu, tak? No, 2 denarów to jest taka umiejętność, że tak powiem, no, utrzymania harmonii w życiu, tak? To może być też jakiś wybór, jakieś wahanie, jakieś zmiana sytuacji, raz może być źle, raz dobrze, tak? Ale raczej bym wam tutaj radziła, że postarajcie się utrzymać równowagę, balans i zachować takie takie w sam raz w życiu, tak? Żeby nie było ani za dużo, ani za mało, tylko żeby udało wam się ustać na tej jednej nodze, mimo tych fal, które tam po prostu wariują za waszymi plecami, ten wiatr, który wieje w każdej chwili może spowodować, że jednak się zachwiejecie i upadniecie, tak? Więc wy się tego obawiacie, żebyście nie upadli, żebyście dali radę po prostu wytrzymać ten wstrząs, który się dzieje w waszym życiu, a wy pomimo tej burzy, która tam się dzieje za waszymi plecami, tak? Tego sztormu, musicie ustać na tej jednej nodze, czyli zachować równowagę życiową, tak? Nie przejmować się, tylko się skoncentrować, skupić na sobie, nie odwracać się, nie patrzeć, co jest za wami, bo zobaczcie, to co tam się dzieje, to jest za wami, tak?
To jest za waszymi plecami, czyli to jest wasza przeszłość. Zostawcie tą burzę, te chmury, te złe przeżycia, złe doświadczenia, poranienia jakiejś przeszłości, tak? Nie wracajcie do tego. Teraz się skupcie na swoim życiu, żeby doprowadzić je do równowagi. Żeby przyszło słońce, spokój i wtedy te wody za wami się wyciszą i będzie piękna pogoda w waszym życiu. Jak kończycie miesiąc, kochane raczki? Karta Rydwan. Piękna karta. Karta, która wiezie was do sukcesu, tak? Karta, która mówi o takim ratowniku, który nagle przyjeżdża, zabiera i zawozi właśnie po szczęście. Ogólnie, moi kochani, weźmiecie sprawę w swoje ręce. Wy będziecie dowodzić tutaj całej sytuacji i będziecie wyznaczać kierunki tej waszej jazdy, tak? W którym kierunku podążać ma wasze życie. To jest też karta podróży, wyjazdów, pracy za kółkiem, więc ci z Państwa, którzy tutaj myślą czy zakupie samochodu, czy pracy właśnie związanej z motoryzacją, to jak najbardziej uda się to. Co jeszcze możemy powiedzieć o Rydwanie? No jest to na pewno karta, która dowozi was do wymarzonego celu, tak? Jest to kontrola nad sprawami, ale nad tymi złymi i nad tymi właśnie pozytywnymi. Ogólnie jesteście już tak zdeterminowani, że przejmujecie nad całą sytuacją kontrolę i zamykacie sprawę pozytywnie, tak? Taki wasz podbój tutaj. Więc pięknie, moi kochani, jest to karta wielkich arkan, więc sprawa może się przeciągnąć jeszcze do 3 miesięcy. Ile macie tu tych wielkich arkan? Dwie karty tylko, tak? No i jeszcze macie kartę kapłanki, a pod spodem gwiazdy, bardzo ładnie, czyli spełnią się wasze jakieś marzenia skryte, o których już myślicie, planujecie. Być może niektórzy walczą tutaj o dziecko, tak? I to dziecko będzie, tak jak mówię, będziecie płodne w tym miesiącu raczki, więc te panie, które planują, jak najbardziej. I tutaj wasze zamiary też odnośnie dzieci, więc ja mówię, tu historii może być tyle, no musicie to, kochane, dopasować do swojej sytuacji. Kapłanka, tajemnicza osoba, ale bardzo mądra, o niezwykłej przenikliwości umysłu, z niezwykłymi darami, posiadająca właśnie ten szósty zmysł. Kapłanka, osoba tajemnicza. Osoba o ogromnej wiedzy, cóż można powiedzieć więcej, no bądźcie takie jakieś albo tajemnicze w tym miesiącu, albo jakaś tajemnica tutaj do rozwikłania jest, tak? Albo po prostu kierujcie się swoją intuicją. To mogą być też jakieś właśnie sekrety takie kobiece, ogólnie mądrość, wiedza, studiowanie w tle, być może tutaj rozpoczęcie tej nauki, co dla niektórych, tak? I właśnie rozpoczęcie tej nauki na jakichś wyższych uczelniach. A raczej pasuje mi tutaj do waszego czytania, żebyście postawili na swoją intuicję i to, co intuicja wam podpowiada, tak róbcie. I zobaczycie, że wtedy wy sami doprowadzicie sprawy do sukcesu, tak? Kierujcie się swoją intuicją. Pomedytujcie, wyciszcie się, tak? Zagłębcie się w swoje myśli. To, co wam tam serce podpowiada, to wewnętrzne ja, tak? I wtedy będzie dobrze. Teraz dopowiemy sobie kilka kart. Zobaczymy, co tutaj, o co tu chodzi z tą szóstką kielichów najpierw. Szóstka kielichów, o co tu chodzi? Piątka kielichów wyszła, czyli jednak jakieś wspomnienia przeszłości. Coś będziecie tutaj jeszcze rozdrapywać tą przeszłość. Rozmyślać, rozpaczać, jeszcze żałować jakiejś straty, tak? Strata. Być może strata kogoś z jakiegoś członka rodziny. Też tak może być. Bo odchodzi ta królowa buław, tak? No wy już sami wiecie, kochani, kto to jest dla was, tak? Królowa bądź król buław, tak? Baran, lew lub strzelec. Jakaś strata. Rozpamiętujecie cały czas przeszłość. Siedzicie w tej przeszłości, a powinniście uciekać z niej. Bo ona może was tutaj przewrócić. I wtedy się z
kąpię cię w morzu zimnym. A to co? A jeszcze raz morze porwie i co? Cesarzowa, dwa kielichy. Miłość, przyjaźń, zakochanie, partnerstwo. Czyli pozytywnie myślicie tutaj o swoim partnerze. Zobaczymy tą królową buław. Co to jest ta królowa buław? As mieczy. Osoba, od której się odcięliście, czyli zakończyliście związek z tym panem bądź panią, tak? Definitywnie, krótko, zabolało. No, mnie się wydaje, że to jednak wy jesteście tutaj na pozycji, tak? I zabraliście te miecze. A ta królowa buław stoi tam z tyłu i po prostu no, jest poturbowana. Tak mi się tutaj wydaje, moje kochane. Dobrze, o czym wy tak myślicie? A te cztery denary. Być może rozstaliście się z kimś, kochane raki, i teraz myślicie, no, czy dacie sobie radę, czy dacie sobie same radę finansowo. Na koniec miesiąca, no mówię, albo uznacie tutaj wasze sprawy bardzo pozytywnie, albo po prostu czeka was wyjazd, tak? Jakiś zagraniczny, jakaś podróż, przeprowadzka. Cztery denary, o co tu chodzi? Sąd ostateczny. Odradzacie się na nowo, tak? Zaczynacie wszystko od nowa. I dlatego myślę, że boicie się tutaj, czy będzie was stać na to, tak? Sąd ostateczny. Ale sąd ostateczny to jest taki nagły, nieoczekiwany zwrot na waszą korzyść, o czym mówi tutaj ten rytm, tak? Więc wszystko dobrze się ułoży. Tylko ufajcie sobie i swojej intuicji. Dwa denary. Proszę o wyjaśnienie. Dwóch denarów. Cztery buławy. Tak. Chodzi o dom, o taką stabilizację materialną. Czyli wy tutaj stabilizację życiową, tak? Żeby, no to co powiedziałam wcześniej, opisując te dwa denary. Musicie się postarać, że mimo tego konfliktu, tej burzy, tego huraganu, który przechodzi teraz przez wasze życie, musicie zachować równowagę. Nie możecie pozwolić na to, żeby ktoś wam podstawił tą nogę i że wy się wywrócicie, tak? Musicie... Zobaczcie, czwórka buław. Mocna, stabilna konstrukcja na czterech nogach. Ona stoi mocno, tak? Jak jest dom na mocnych, stałych fundamentach, trudno będzie tej burzy, temu tajfunowi zerwać, tak? Przewrócić ten dom. A jeżeli on stoi tylko na jednej nodze i jeszcze się chwieje i raz w lewo, raz w prawo, no to ten sztorm może go tam poturbować. Więc wy tutaj się boicie, żeby nie stracić mocnej, stabilnej pozycji życiowej, tak? Obawiacie się tego. Nie stracić domu, nie stracić... Czy poradzicie sobie sami, bo ewidentnie to jest jakieś rozstanie. Rozstanie z baranem, lwem lub strzelcem. Z ognistą jakąś tutaj postacią. I wy po prostu boicie się o ten dom, o tą stabilizację materialną, jak wy sobie dalej sami poradzicie. Ale myślę, kochani, sobie poradzicie. Rydwan, o co tutaj chodzi? Rydwan. I dlatego wy siedzicie w tej przeszłości jeszcze, cały czas wracacie do tej przeszłości. Może, nie wiem, macie niepozamykane jakieś właśnie rozliczenia z partnerem, czy po prostu wyprowadzacie się od niego, wyjeżdżacie gdzieś i boicie się, co dalej. Rydwan. As buław. Kochani, widzicie potencjał, szansa na nowy początek. Super, super, nowe działania. Nie bójcie się tego nowego początku. Nie bójcie się. To jest potencjał, to jest impuls i to jest siła twórcza. Czyli takiego nabierzecie tempa tutaj, na takiego powera, że jak zaczniecie działać, to ho, 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 ho. I odwaga przede wszystkim. I sukces. As buław to jest sukces. No razem z Rydwanem to macie tutaj. Tylko jeszcze dla innych raków, do tych pań, co planują dzidziusia i które będą bardzo płodne w tym miesiącu, kochane moje, uważajcie, bo może faktycznie dojść do zapłodnienia, tak? To dla tych innych raczków tylko, co myślą o dzidziusiu. To tak szybko dojdzie do zapłodnienia, bo będziecie bardzo płodne, jeżeli myślicie o dziecku. To taka inna wersja tego czytania, tak? A ogólnie, jeżeli jesteście po rozstaniu, leczycie się, boicie się o swoją dalszą przyszłość, wszystko super się ułoży
Będziecie mieć siłę i ten rydwan spowoduje, że dostaniecie takiej adrenaliny, dostaniecie takich sił witalnych, po prostu takiego powera, takiej chęci na nowo rozpoczęcia tego życia. No to jest piękna karta. No te dwie karty to jest po prostu sukces gwarantowany. Sukces po prostu z wielkim wykrzyknikiem, tak? Sukces z wielkim wykrzyknikiem. Tylko mówię, rydwan jest kartą arkan wielkich, to może do 3 miesięcy jeszcze pomału tam promieniować na inne miesiące, tak? Niekoniecznie w marcu, ale gdzieś może się na kwiecień, maj nawet wylać, że to tak może być definitywny ten koniec. Ale uda Wam się wszystko bardzo pięknie, więc nie martwcie się. Dobrze, kochani, jeszcze wybierzemy dla Was przepiękną afirmację. Więc mimo, moi kochani, tych rozstań tutaj, tych uciętych sytuacji, nie rozpaczajcie, zostawcie tą przeszłość, idźcie za ciosem, bo czeka Was fantastyczna przyszłość, tak? Proszę o piękną afirmację dla naszych raczków. Z miłością słucham głosu swego ciała. O, proszę, jaka afirmacja. Widzicie, kochani? Tak jak ta cesarzowa tutaj. Ona też bardzo lubi swoje piękne ciało. Moje ciało zawsze stara się być zdrowe. Moje ciało chce funkcjonować prawidłowo. Współpracuję z nim, dzięki czemu stanowimy jedność, a ja mogę się cieszyć zdrowiem. Widzicie, kochani? Piękna afirmacja. Jaka słoneczna karta, jaka pozytywna. No dobrze, moje kochane raczki, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, żeby wszystkie trudne sprawy poukładały się pięknie, łatwo, bezstresowo, żebyście byli szczęśliwi i tym rydwanem po prostu te konie poganiali i mknęli do swojego sukcesu, do spełnienia swoich marzeń. Zapraszam Was na kolejne czytania, tym razem na kwiecień, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.